samobójstwo też chodziło. Przyjechaliśmy na grzyby i będziemy próbowali nagrać filmik telefonem. Zapomnieliśmy wziąć sprzętu. Na pewno jest tu gorzej ze stabilizacją obrazu, więc jak będzie skakało, wybaczcie nam. Muszę iść zobaczyć, o co chodzi z tym kotem. Zbyt wiele tu grzybów nie ma. Albo były wcześniej, bo znajdujemy jakieś takie stare. Ale o tu teraz dwa takie malutkie podgrzybki. O. Jesteśmy pełni nadziei. Coś tam jest. Podgrzybeczki. Trzy sztuki. Ale głównie korzenie mają robaczywe. Jak tak tniemy, to prawie każdy korzeń robaczywy. Tu chyba było sucho i dopiero pierwsze deszcze. Nawet takie wielkie okazy są. Ktoś go minął, nawet go nie zrywa. Się przewróci. Jeden biedny, malutki rodzynek. O! Mam nadzieję, że on będzie zdrowy. Kurna. Borowiczek. Pierwszy raz znalazłem rydzę. No ten już się nie nada. Ale tu mamy rydza. Opsia. Piękny. Rydz. Łukasz, upatrz, czy tu nie ma rydzy. Pokaż sobie, jak wygląda rydz. Chyba to jest rydz. Mi się tak wydaje, że to jest rydz. Przejdź tu robię do końca, czy tu nie ma rydzów. Rowa to sobie zatarły. Coś znalazłeś? Tak, takie coś. No, podgrzebek. To jadalne, tak? Mm. To. To też jadalne. No dobra. To? Jadalne, wszystko jadalne. Dobra, dziczo. To miałam powiedzieć, że nie. Ale to nie dlatego, że chciałbym zabrać, że tu było więcej kiedyś tych rydzów. Idź w dół, zobacz. Rowu. Może są rydze. O, tu mam jeszcze jeden taki malutki. O, rydzyk. Ksiądz. Tak mi się wydaje, że to rydz. Tak, to są opieńki. Tak. To jest opieńka. No, ale tylko takie ładne zbieraj. O, to jest opieńka. Naprawdę? Tak. A ty nie muchomor? Nie. Wygląda jak muchomor. Nie, to piękne. Ale on tam naciachał. Pokaż, co chciałeś, żebym zobaczył. Jadalny? Wyrzuć to, na co to komu? To nie jadalny? Był jadalny kiedyś. No kurwa, mało to. Biorę wszystko, co znajdę. No bez przesady. A ten? Też jadalny. Bo rydzyki jak się pięknie świecą, co? No. Pierwszy raz znalazłem rydzyki, znaczy to są twoje. A ile to są rydzyki? Rydzyki na pewno. No, zbieramy mu homory, Sebastian mówi, że jadalne to kim je. Dla szefa. Dla szefa. Z drugiej strony pieńka, zobacz ile ich rośnie. Szefowi. Tutaj zobacz. No to tam ja też ich mam. Tylko takich malutkich nie ścinaj, to nie ma sensu. Nie, takich nie, no nie? Hmm. Zostawię. Weszliśmy tu w lasek, tylko weszliśmy, ja mówię do chłopaków, tu nie będzie grzybów. Patrzę, a tu taki borowik. Masz coś? Ale co? O, może tu będą. Masz? To zajączka z prawdziwkiem pomyliłeś? O! Patrzcie, idę do niego. Ha, ha. I teraz mam dwa. Takie. Jak wasze głowy. Lecieliśmy, żeby pokazać.
muchomory. Przy okazji znalazłem czerwone prawdziwka. Alan siwego. A zobaczcie muchomorki. Schylę się trochę dla porównania, mam wielką głowę. No, przybliż się. Połóż dłoń na tym. Dłoń? Tak, to są opieńki. Proszę bardzo. Możesz, połóż dłoń na muchomorku. To jest moja graba. Same głowy, tak? Tak. To dobry znak, jak jest muchomor, to są mi grzyby. Albo i nie ma. Bardzo ładne miejsce to jest, takie prawdziwkowe. Co tam czachać, bo swoją pupę tylko pokazuję. Pięki. Opieńki, no. To są opieńki. Macham opieńki. Alan już nie tnie opieńków, bo mu się znudziło. Za to buła lata w szale i w amoku. Mi się ich nie chce ciąć. Ja zbieram inne grzyby. I tu kolejny prawdziweczek. Prawdziwki, trochę rydzów, trochę podgrzybków, tak. Kurna, pomału. Pomału, jakieś hanie. Też prawdziwek? Ale jak one piękne tu są. W tych chojneczkach. Przepiękny, no nie? Ładnie wybarwione. O, co to jest? Psi. Jakaś betka. Pięknie wybarwione, no nie? No ładnie. A zdrowe chociaż, bo to w choinkach. To dlaczego aż tyle go obciąłeś? No bo niedużo obciąłem. Podsumowujemy wyprawę. Dobry jest raz. Jak się podobało? No. Widno. No, ale my się właśnie przyjeżdżali. Trochę żeśmy się nałazili, ale trochę żeśmy nadzierali. No, trochę kilometrów zrobiliśmy. Trochę nawet, bardzo trochę dużo. Znaczy, bo ten pierwszy zagajnik nie wypalił. Myśleliśmy, że tam będą. I tutaj żeśmy już jechaliśmy, my jedziemy na kebaba i do domu już. Zrezygnowanie, ale a zobaczyliśmy jakieś choinki. Ja z kebaba nie zrezygnowałem. No tak, ale zobaczyliśmy jakieś choinki, no nie? I mówimy, jedziemy. I teraz pokażemy wam troszeczkę nasze zbiory. To moje. Podgrzybki, prawdziwki mamy, tu siwych parę, kilka kań małych. Tu mamy, czyje? Moje. Alanowe. Alanowe. Ale ja jeszcze mam u Alana parę od Alana, bo Alan mi tam przysypał, bo opieńki ma na spodzie, teraz na spodzie. Zobaczcie, jakieś takie piękne, prawilne. Siwych parę dużych znalazłem, tak to dużo podgrzybków. A ja Alanowi wyrzuciłem siwe, co to jest? Opieńka, ale taka. I tutaj naszego asa wywiadu. Co to za grzyb? Rydzek. Rydzek, robaczywek. Zobacz, gdzie sito, robaczywek? Człowieku. Kurna, ale czapkę ma zdrową. Wyrzuć to, ty czapko ty. Bo ciemno w lesie było. Twoje wiadro to oddzielnie będziemy musieli przejrzeć. I w czapkę to ty dostaniesz chyba za te grzyby. Ty zaraz czapką dostać. Czy te rydze to my jeszcze wygooglujemy, czy na pewno to są rydze. Tu Łukasz ładnego prawdziwka znalazł. Zdrowy. Zdrowy, pójdzie do suszenia. O, i też ma trochę rydzyków, tych opieńków. Ja nie mam żadnego, więc widać, że ja mam sporo tych grzybów. Ogólnie wyprawa na ile oceniamy? Na 8. A to do 10? No 10 jakby było pełno, a ty na ile oceniłeś? No ja mam takie dobre 7. Patrzę. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Nagrywaliśmy telefonem, bo zapomnieliśmy wziąć sprzętu. Kamery, niestety. Ale... Pozdrówcie wszystkich fanów, widzów. Pozdrawiamy fanów, fanki, kolegów, koleżanki. Wiesz, fanki się zechciały. Fanki nie zbierają grzybów. Jak to nie? Czerwoniaki. Ogół pozdrowi. A zostawiają łone papieżaki. Do następnej wyprawy. Trzymajcie się.